jedynego Pana i jedynej naszej miłości. I jako taka wymaga zwrócenia się ku Niemu jako najwyższej wartości. Całkowite przyjęcie do Chrystusa wymaga wolności serca, a więc odwrócenia się od zniewalającej nas mamony, o której tak wiele dzisiaj słyszeliśmy. Ewangelia mówi, żaden sługa nie może domu Panu służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował. Albo stamtąd będzie trzymał, a tym zdradzić. Nie możecie służyć Bogu i Panu. Zatem jest Bóg Pan. Bóg i Mammon. Nie ma trzeciego. Tak mówi najwyższy autorytet Jezus Chrystus. Kim więc są ci Panowie? Jednym jest Chrystus, nasz jedyny prawdziwy Pan. Pan. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Od wykładów właśnie księdza profesora Masteja, a tytuł tego wykładu to potrzeba uzasadniania decyzji podstaw wiary. Wydaje się, że taki referat jest doskonałym rozpoczęciem całego sympozjum. Tytuł mojego wystąpienia brzmi Przeszkody w przekazie wiary. Tak sformułowany temat zakłada, że przeszkody w przekazie wiary istnieją. Myślę, że te opaski mówią wszystko. Myślę, że ksiądz Marek nas wszystkich zainspirował. Ale czas na refleksję będzie później, drodzy Państwo. Teraz chcielibyśmy ogłosić przerwę do godziny 11. Dobrze, jest tu leciutki poślizg, ale myślę, że warto było chwilę poczekać, posłuchać tych słów. I bardzo prosimy Państwa o punktualność. O 11 rozpoczniemy drugą część sympozjum. I też już tutaj wspominaliśmy, szczególnie ksiądz Marek, o różnych trudnościach, które na tej drodze występują. Ja chciałbym chwilę skupić się na tych trudnościach, które są na zewnątrz Kościoła. Ksiądz Marek mówił o tych trudnościach wewnętrznych, które pewnie też są bardzo złożone, uwarunkowane bardzo wieloma kwestiami. Myślę, że też przede wszystkim orzeczeniami Soboru Watykańskiego II, który na przykład mówił o tym, że zbawienie jest możliwe także w wielu religiach, czy w każdej religii. Ja w tym temacie niezwykle ważny przekaz wiary. Prowadzę też taki wykład Teologia Katechezy, gdzie dotykamy tej problematyki częściowo. Jak dzisiaj przekazywać wiarę w tym świecie naznaczonym tak wieloma pytaniami? Bardzo dziękujemy księdzu dziekanowi za to przedłożenie. Sami Państwo widzieli, że to spektrum poruszanych problemów jest bardzo szerokie, dlatego też, że sam problem przekazu wiary dzisiaj jest niezwykle złożony. Teraz bym bardzo serdecznie poprosił księdza dyrektora o kilka ogłoszeń, a potem będzie chwila.